Cześć, witam Was w kolejnym filmiku z nadwody. Dzisiaj jestem na Reading, na spotkaniu klubowym Polish Language Association. Dzisiaj nie będę łowił, dzisiaj będę rejestrował to, co się wydarza nad wodą. 4 stopnie, zimno, pada, na razie nic się nie dzieje. Zobaczycie odprawę. Jest nas około 40 osób, nie wszyscy mogli przyjechać. Jest taka pogoda, że na północy Anglii jest śnieg. Nie wszyscy też mieli czas. Zrywanie się o 3 w nocy, no to jest problem. Jest nas 60 sztuk w klubie, także i tak 40% to jest 40 osób, to jest prawie 2/3 składu, także nie jest źle. Mam nadzieję, że w tym roku klub i tak urośnie. Mamy swoje problemy i właśnie po to są te spotkania roczne, żeby ustalić nowy plan, przegłosować parę rzeczy, a później no już tylko mówić. Mamy też ekipę telewizyjną. I to jest bardzo wielka okazja dla nas, ponieważ możemy pokazać, to chyba jedyny raz w ciągu roku albo dwóch będziemy mieli okazję pokazać polskich wędkarzy w brytyjskim programie telewizyjnym. Oni są, nie są nastawieni do nas całkowicie przyjaźnie. Oni wiedzą o kursowaniu, wiedzą o problemach i po prostu my możemy się pokazać z jak najlepszej strony dzisiaj. Nieważne, to nie jest zrobione tak naprawdę dla Polish Anglers Association, dla jednego klubu, robimy to chyba dla wszystkich Polaków, żeby walczyć o dobre imię, walczyć o tą taką reputację naprawdę, bo to, że ktoś kusuje albo ktoś śmieci, wcale nie znaczy, że robią tak wszyscy Polacy. I kolejną rybę ma Michał i do niego biegnę. Zapisy? Jak to mówią już starzy Indianie, albo rybki, albo fajne. Na chłopaki z pieciem. On jest to, że jest bardzo miękkie. Wiesz, co się nie robi? Nie robi się kurna. Jaką masz przynętę? Pokaż na start. 15 funtów za 3 metry chyba. No. Relaks, tak? Ale powiem ci, że. Przynęta ściśle tajna. Duży trzyma niż zwykła. O. Więcej zapłacę, ale kurde, mam na lata, nie? Na dobrych kilka tych, nie? Tu sewicz, tak? Kanibal. Tak, kanibal szat. 12,5 cm. Większy, no, mniejszy. To dziesiątka, średni. Tak? Tak, dziesiątkę dokładnie. Jesteś pewien? Tak. Ekspert, tam się nazywa. Pochosie. Patrzcie, co wy macie za przynęty. To bandyta. Bandit dragonowski. Widzę, każdy startuje z innym kolorem. I dobrze, będziemy wiedzieć może na co się będzie coś działo. Wszyscy mają mapy i karty startowe. Czy wszystko jest wiadomo? Mamy dwa jeziora, praktycznie trzy. Te, które widzimy, jedno małe w środku i jedno następne. Wszystko jest zaznaczone czerwoną linią. Bardzo proszę nie łowić na innych jeziorach, bo będziemy mieli problem z tego tytułu. Tam jest prywatna woda i... I właściciel ma domo. Dokładnie, i to wszystko widać. I ostre psy ma. Naprawdę niepotrzebne na tym problemy. Narysowałem to w miarę wyraźnie. Tam, gdzie czerwona linia, tam łowimy. Gdzie tej linii nie ma, tam nie łowimy. A jeżeli ktoś nie posiada mapy, to jest do wzięcia za chwilę. To można, tak? Gdzież masz na mapie? Gdzież masz na karcie? To nie ma, właśnie przed chwilą pytałem. To właśnie, to powiedz, że mapa jest na karcie startowej. Jakie ryby biorą udział? A, jeszcze jedna ważna rzecz. Mamy 20-25 minut dojazdu do restauracji stąd. To jest, powiedzmy, w centrum miasta, może być trochę skomplikowane. Na koniec podam jeszcze wszystkim postkod, dokładny postkod, bo tam trzeba od tyłu wjechać, od tyłu jest parking. Myślę, że za 15 pierwsza wszyscy kończą, absolutnie kończą wędkowanie. O pierwszej wszyscy tu stoimy, o drugiej mamy wydawany obiad, także proszę, bo to jest ważne. Później będziemy, o drugiej już nie dają widać. Nie zdążymy po drugiej. O drugiej jest bez piwa. Czekajcie panowie, jeszcze odnośnie zawodu. Ale ta kieszonka trochę niżej by musiała być chyba, co? Żeby cię przewinąć, jak... Chłopaki, jako że będziemy chcieli przegłosować dzisiaj na walę zmianę regulaminu Grand Prix, prosiłbym, abyście dzisiaj wpisywali wszystkie wymiary ryb.
wszystkie szczupaki, okonie, wszystkie wymiary, bo możliwe, że przejdzie uchwałą dzisiaj, że zniesiemy całkowicie wymiary albo zmniejszymy wymiary. Daniel? No jeszcze jesteśmy przed walnym i obowiązują nas jakby stare zasady Grand Prix. Dlatego zapisujemy wszystkie ryby. Żebyście zapisywali wszystkie ryby dzisiaj, a ja to potem sprawdzę, dobrze? Dziękuję! I ruszyli. A kto z nas dzisiaj zaczyna? Jak się przyjadę, to witam serdecznie, jesteśmy dzisiaj na pierwszych w roku zawodach Polish English Association z cyklu Grand Prix Polish English Association połączonych z walnym zebraniem naszego koła. Wędkujemy na wodach Reading and District Angling Association, Farnham Flint and, oczekujemy dzisiaj fajnej zabawy przede wszystkim. Wędkowanie dzisiaj troszeczkę krótsze ze względu na czas, jaki mamy. Mamy dzisiaj parę spraw do załatwienia. Mamy obiad, mamy dzisiaj tutaj telewizję też, także myślę, że będzie ciekawie i zapraszam do oglądania fotorelacji i filmu. Dziękuję. Michał dzisiaj łowi na martwą rybkę. Jeden zestaw ze spowikiem. Jeden zestaw grunt, a z alarmem. Jeden jest stacjonarny łowca dzisiaj. I pierwszy szczupak dnia. Michał ładno. Not fair, he was here for 30 minutes. 10 minutes, yeah, always away. Yeah. First spike of the day. Mata, mata. Siedemdziesiąt centymetrów. Pokaż go jeszcze. Pierwszy szczupaczek dnia. Poruszenie zestawem spławikowym dało efekty. Ładny zębaty, 70 cm. I reanimacja. Proszę. Gratulacje. Jak na razie Michał miał szczupaka, miał drugie branie, którego nie przyciął. Nic na razie wielkiego się nie działo. No ja się mam bardzo dobrze, już idzie Grzesiek, zaraz usłyszymy co tam u niego. Ekipa ze Sky'a szykuje się do filmowania, będzie z prezesem gadać. A tutaj idzie... Chyba jakiś film robisz. Robię, Grzesiek, pochwal się. Blanco z Aligansko. Tak? A no. Ktoś inny? Nie wiem. Nic. Ale nikt nie gryzie ogólnie, nic tak? Nie wiadomo, no. Żadnych... To się możesz z chłopaków spytać, bo... Chłopaki, jak u was? Bo algi mają wzięcie. Przed chwilą miał jednego. Tak? Ale Markus wylądował, czy miał coś na kiju i stać? Nie, wylądował. Tak? 42 cm szczupaka wylądował. No to na razie. No to Michał 70 miał na martwą przynętę. Tak? Tak, drugiego stracił. Także tutaj są. Ja myślę, że trzeba będzie się kawy. Jak nie, to z reklamacją do Lucjana. Obiecał, że będę. No, ja nie odpowiadam za umiejętności. Na szupaka musi przyjść czas. Chyba nie wątpisz nasze umiejętności, tak? Nie, ale myślę, że wieczorem lepiej, nie? Albo rano, albo tak. Wcale. Ten znowu na paprochy łowi. Ja na paprochy, tak. O, do dropshota lepiej mieć założyć. Oczko straciłem. Nie. To bez oczka już nie mogę. Ale widzę, że już z małych zrezygnowałeś. I już troszkę większe też. A co masz za dozbrojkę na ogonie? Ciekawą. No tak, wiesz, jakby jakiś ogonek skubnął, nie? O, jaka... Polskie nawyki kłusownicze. Ekipy się kadej tej.
preview, nie? Zad etapami do góry. Ale to masz apetyt zerki. No wszystko. Ten apetyzerek, no to fajne, że nie muszę się bawić w strzykawkę, no nie? A co, ma igłę w sobie? Nie, on ma te aplikator. Ten aplikator, no nie? Mhm. Ten aplikator bardzo fajnie działa. Ten taki tak, dozowniczek. Lucjan, to jest tak, że tonący brzytwy się chwyta. No właśnie. Ale będzie ściągało to ryby Michałowi. O, już. It's nice to find different places. It's all a little bit. The other, you know, Trevor Gunning's bit as well. The bit so further, even further up. Ah, the next bit on, which is close to the town. That's Marlborough District, I think. Ah, okay. That's the time. But I just we work a lot of through those canals. Yeah. Jak na razie wyniki nie są powalające. Kilka szczupaków padło, jakaś 40, u kogoś coś większego, bodajże 3 albo 4 ryby. Na razie bardzo zimno, zaczyna padać śnieg z deszczem. Nie wiem, jak to się dzieje, że zrobiło się zimniej teraz niż było rano. A tutaj mamy szybko Anglika, Dominik. Często bierze udział w naszych imprezach, przyjaciel. Świetny wędkarz, pokazywał mi ostatnio ryby, które złowił na miejscówce, gdzie były zawody w październiku. Złowił on tam kilka leszczy zaczepionych za bok i wielkie szczupaki złapali. Mówi, że jeden miał 9 kilo, także duże ryby. A tam, mówi Maciek, jest nasz specjalista od apetyzerów. Sprzedaje apetyzery, ale też łowi wielkie ryby na apetyzery i wie, jak ich używać. Bardzo dobry wędkarz z charakterystycznym kapeluszem. To łowisko jest trochę mniejsze. Jest taki zespół kilku łowisk tutaj w ogóle. Taki mniejszy staw, na których jest ryba na każdym, ale ryba akurat brała. Jakoś tego tak nie widzimy. Trochę to śmieszne, ale Radek będzie musiał poczekać ze szczupakiem, żeby ekipa ze Sky'a mogła go nagrać. Filmuję tam ekipa ze Sky'a, to się nie wtrącam. Taki 50 cm, 60 może. Jak u ciebie na razie? Pusto. Pusto. Zero stuknięć, zero akcji, nic. Może się ruszą. Tam u ciebie. Zimno do kolan. Jest dużo zielska strasznie, to też strasznie mówię. Na każdym łowisku? Nie, na tym. Każdym. Na każdym? Na każdym. Na każdym jeziorze jest bardzo dużo. No zademonstruję. I to nawet na takiej większej głębokości jest. A do ilu tu jest metrów? 3? Tak średnio 2-3 mi się wydaje. 2-3, no. Robisko pożwirowe, nie? Tu jest troszkę głębiej. Ryba siedzi słowami, bo nawet nie ma ochoty wyłazić. A tutaj mamy Markusa. Witam, witam. O, widzę. Kieszonka szczęścia. Najlepsze przynęty, tak? Dokładnie. Tutaj są szczupakowe, tu są okoniowe. Spróbujemy, chłopaki, się coś szczupak się ruszył. Spróbujemy poszukać szczupaka teraz. Ma taki fluo. No, to jest dobry pomysł na tą wodę, no. Zobaczymy zaraz, co się będzie działo. Aczkolwiek jest porozielska. Trzeba
trzeba albo szybko przynętę prowadzić, albo po prostu starać się. Już dwa szczupaki z tego jeziorka dzisiaj padły, więc. Czyli mały zbiornik ja wyprodukował. Tam Krzysiek. Każde miejsce obawiane jest wielokrotnie, także to jest ciekawe. Kto będzie łowił? Tam jest odbane, nie jest, ale nie jest aż tak źle. No, nie możesz powiedzieć, zobacz, tutaj masz banki porobione. Były kiedyś robione. No, niepotrzebnie te kamienie. Lubię blachy. I właściwie nawet to... A nie masz w ogóle gum w asortymencie? No sporo mam. Przez tyle lat, co ja tam wędkuję, bo to już tam będzie z 50 lat chyba. No w każdym razie jest tak, że mam po prostu przyjaciela, który dla mnie te blachy robi. No, on tam czasami coś wymyśli, mi podeśle, ja testuję. No na tą blaszkę tutaj, na tą, to tu złowiłem dzisiaj 3 szczupaki. 3? No, tylko tyle, że małe takie gdzieś tam 50-60 takie. Skromność jest twoją mocną stroną. Dwa tutaj, tam, tu po tej stronie i tu jednego. Akurat tutaj ktoś był, ja nie pamiętam jak on ma na imię. Pomógł mi tutaj podebrać i jeszcze fotkę zrobił, zmierzył z ciekawości. 57. A ty nie startujesz w Grand Prix? Nie. 57. A powiedz, każda twoja przynęta ma ten czerwony... To jest taki dozownik. Dozownik? Tak, to jest zrobione w ten sposób, że jest... Będzie widać. To jest taka plastikowa rurka i w środku jest gąbka. Taki materiał chłonny. I co jest ważne, bo tak no nie zawsze tak jakby każdy wpadnie na taki pomysł, a to jest dosyć istotne, że gdy chcemy tego atraktora sobie załadować, a już przynęta była we wodzie, to w środku tutaj, w tym dozowniku, po prostu ten dozownik jest wypełniony wodą. I teraz gdybyśmy chcieli doładować, to ten atraktor spłynie po wierzchu, na zewnątrz. Trzeba wycisnąć. Najpierw trzeba wycisnąć wodę. I wtedy on jest gotowy do, bo jest pusty, prawda? I wtedy dopiero tam kilka kropel sobie załadujemy i jest gotowy. Natomiast ja stosuję atraktor po prostu tak jak nęci się białoryb. Czyli idzie się na karpia, na leszcza, prawda? Mamy zanęty jakiś atraktor, prawda? Żeby ściągnąć rybę w łowisko. Ja tak samo robię po prostu w spinningu. Czyli kilka miejsc sobie wybierasz, które odwiedzasz później regularnie. Tak. I jeżeli ja sobie wybiorę sobie miejsce, o, tu będzie dobrze, bo tutaj prąd płynie w tą stronę, tu tak. Jeżeli będę tam rzucał, to mi będzie ściągał, powiedzmy, rybę z tamtego obszaru. Prawda? Dużo zależy od temperatury wody, bo w ciepłej wodzie zapada szybciej. Takie mam refleksje, że gdy zacznę podawać atraktor, to na rybę czekam gdzieś około godziny. Bo jest tak, że w powietrzu zapach roznosi się bardzo szybko. Bardzo szybko, ale jeszcze trzeba uważać na wiatr. Bo pod wiatr nie, tylko z wiatrem, prawda? Zawieczna, tak te sprawy. Podobnie jest we wodzie, tylko że o wiele wolniej. O ile, powiedzmy, dźwięk we wodzie jest wielokrotnie szybszy niż w powietrzu,
to znowu zapach odwrotnie bardzo wolno się w wodzie rozprzestrzenia i trzeba poczekać. Trzeba poczekać, no trzeba mieć tą cierpliwość. No a efekty bywają zaskakujące. Trzeba jeszcze pamiętać, że atraktory, gdy tam jest jakaś ta kompozycja różnych składników, one mają różne frakcje i jeśli to sobie gdzieś stoi nieruchomo, to te frakcje się rozkładają. Czy trzeba zawsze wstrząsnąć po prostu przed użyciem trzeba to wstrząsnąć, trzeba przemieszać, żeby to się wymieszało. Ale przybita jest. Maciek zrobił największą rybę świata. Nie wiem, czy to jest na martwą rybkę będziesz łapał teraz, czy na spinning? Zapach i on może nie wiem. Ale normalnie ona jest, nawet nie przyglądałem się, jak ona jest. Puść. Albo wzdręga. Kurde, ona tak jak nie da, że... Pan? Jak idzie? Marnie. Ale foty ci strzeliłem. Marnie, szału nie ma. W tym rano. Otonek. Red Bull dodał skrzydeł? Nie polecił. No, marnie. W jednym branie. Z odciętym ogonem. No, Markus, mam do ciebie prośbę. No. Aż tu trzeba ze 20 przynęć ściągnąć z ptaków. Przetestujemy twoje wodery. Nie. Jest temat. Popatrz. Tam. Ci świeci. Płamie, nie? Trzeba go wyjąć. No. Wędkę możesz tu zostawić. Wędka może się przyda. Ale ten, podbierak ci się przyda. Wędkę zostaw. Jeszcze mieszkam tutaj zaraz, kurna, za tym. Za rogiem i nic. Za kałużą. Za kałużą. Ale 90% nie złapało. 90%. Dobrze. Nic, także lokujesz się w większości. Ale z tych 90%, Lucjan, z tych 90% 87 stało i tu gadało. No. To tylko 3% nie zmieciło, ale wiesz. To jest zdecydowana większość. Z Malencji z pomarańczami wrócił. Ale ty mówisz, że w Polsce byś na święto, co ty się mówisz? Kamil przyszedł, nie, a Krzychu tak chwyta, plotłeś sam? Radek dalej walczy. Ale nie, ale powiatr to tylko poleciało. No, tak się wiesz. Nawet wiesz, tą pogodę. Nie, to nie. To teraz. Chyba ryba dnia była, nie, tak? 77, słyszałem, że ktoś większego złowił. Mogą być miny. Na razie nikt tu nie doszedł. Chyba nie, chyba nas nic takiego nie doszło. Wiem, że oczywiście jeszcze wygramy. Dominik złowił też jakiegoś ładnego, ale on nie startuje w GP, także... Wszystkie ryby, co Dominik łowi na moje konto. Właśnie Dominik złowił 69 ten i... Staliśmy razem na tym miejscu, poprosił o jeden rzut. Wykonał ten rzut i złowił 69. Między nami. Jak Markus, coś udało się jeszcze złowić? Nie. Katar. Katar. Ale fajne. Fajnie się spotkać ze wszystkimi w nowym roku przede wszystkim, to najważniejsze, nie? A ryby to. Okazji. To się nazywa podejście. A więc powoli będziemy kończyć spotkanie, znaczy łowienie przynajmniej. Zaraz będzie zbiórka. Ogłoszenie wyników. No troszeczkę ta ekipa filmowa ze Sky'a tam robi program. Ludziom się nie chce łowić, jest bardzo zimno, około 4-5 stopni. Przez moment nawet popadał śnieg z deszczem, ale to był taki krótki moment, jest zimno. 5 albo 6 szczupaków, z czego Paweł Górny złowił szczupaka 77 cm. Po raz kolejny złowił dużą rybę. Na zawodach w maju złowił brzanę 83 cm, z tego co pamiętam, wielkie rybsko. Naprawdę to jest ryba już, która się nadaje do gazet. No a tutaj na razie jest 5-6 szczupaków, jak na styczniowe łowienie, nie jest najgorzej, mogłoby być lepiej. Ta woda na pewno ma jakiś potencjał, ale skrywa go na cieplejsze miesiące. Masz jeszcze szczupaka, masz percza. A co się będzie wydarzało teraz? O!
Jaja, higiena. Nie, to widzisz, że to jest kobieta, nie? Wszystko tu szczoteczka, to jest gąbeczka. Jak tam dzisiaj? No słabo. Ale były parę brań, ale no i tak jestem zadowolony, bo pierwsza moja przygoda wędkarska w styczniu, w nowym roku. Tak? No i tak zadowolony jestem. A co się stało, że nie mówiłeś? No bo nie miałem, na razie nie miałem czasu, bo teraz miałem różne testy w szkole, więc na razie nie miałem czasu. Bo teraz a potem miałem trochę czasu, więc przyjechałem. Co to jest za przynęta? To jest z eBaya jakaś. Kupiłem ją po prostu, bo fajnie wygląda i zaraz to. Ładną pracę ma. Ostatnie 2 minuty mówienia. No, to samo ja. Tak. Tu tylko jedną, ale tam to będzie normalne. A ty, Krzysiu, potem jak poszedłeś, to ja takich uderzeń, takiej drobnicy w trupa, to miałem jeszcze 4. A, na trupkę, to ja ci mówię, że ja to rano widziałem, nie? Normalnie taki, kurde, skubanie z trzymą. No, a widziałeś, jak kurwa taką płotkę wrzucam, no. To nie ma szans w ogóle jej przykryć nawet. A to na tą małą, czyli ten 72? No ale jest, nie zblankowałem, to jest ważne. A najlepszą Maciek złapał, nie wiem czy wiesz. To jest plotka z tym 91, czy ktoś naprawdę? Nie, ja widziałem. A bo tak też? Tam jeszcze są chłopaki, oni przyjdą zaraz. Fajnie. No kurde, już jest okej, okay, nie? Taki no i to było tu w tym miejscu w sumie. Tu na tych kurde krzakach, no. Tam jest, ja tam tyle pływałem dzisiaj. Ona sobie usiadła po prostu na kotwicę. To ma farpaka. To po prostu... Na 4 teraz handel. Nie, by spróbować wody. Zobacz, on tyle tych guma, że już nawet sprzedaje je, kurwa. Najpierw też kupował. Najpierw kupował, chyba mówi, kurwa, tyle tego mam. Słuchaj, to jest najlepsza wymówka dla kobiety, kochanie, to na handel. W dzisiejszym dniu mamy tak zwane zebranie zarządu walne. Na zebraniu tym mamy kilka punktów do przedyskutowania. Chcielibyśmy poznać kilka opinii z waszej strony i podjąć kilka decyzji, w których będziecie musieli nam pomóc, bo będziemy musieli wspólnie razem zagłosować. Mamy dzisiaj kilka osób, które są z nami po raz pierwszy na takim spotkaniu. Mamy kilka osób, które przyłączyło się do klubu w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku. Szybciutko, w kilku slajdach chciałbym przypomnieć, żebyśmy przypomnieli sobie mniej więcej szybko, jak rozwijała się historia naszego klubu. Powstaliśmy w 2012 roku. Garstka ludzi. 7 osób, kilka spotkań między sobą, pomyśleliśmy, dlaczego nie założyć takiego klubu. Wiedzieliśmy, że jest dużo osób wędkujących, dużo Polaków wędkujących w Anglii. Tak samo jak my szukali może jakichś lokalnych kolegów, z którymi mogliby razem powędkować. No i powstała decyzja o założeniu klubu. Pierwsze spotkania 8-10 osób. I to było tylko. Tutaj mam zdjęcie z jednego z pierwszych spotkań na Gloucester kanale, nie wiem, 7-8 osób. Na trzecim miejscu z 394 punkty okazał się Hubert Ogojski. Zawartość prezentacji. Przemek ufundował świetne nagrody. Kamil, przepraszam cię bardzo, ale już każdy widzi. Jak każdy widzi na prezentacji, Kamil zajął drugie miejsce z liczbą 396 punktów. Gratulacje. Tak, jak on tam deskę?
Przenośna do skrobania ryb na brzeg. Pierwsze miejsce, panowie, tutaj już trochę większa liczba punktów, ono już dobrze napisałem. 514 punktów. Nagroda przypadła Marcinowi, wojewódce, który dziwnym trafem był organizatorem Grand Prix. Brawo! Brawo! W tym roku dzięki uprzejmości jednego z naszych klubowiczów, który fundował nagrodę specjalną za złapanie największego pstrąga potokowego w sezonie 2014. To jest nasz koguciarz Radosław Czajka, ufundował świetną nagrodę, która powędruje do Kacpra Błaszczyka, który dzisiaj z nami. Tak, juniorzy łapią, no. W każdym razie... Oczywiście, proszę. Tak się stało, że chłopaki musieli, nie dojechali do nas tutaj z Warszawy. Utrzymywałem taki skromny dyplom dla Kacpra, podpisany moim imieniem, Radka imieniem, osobiście za największego kropkę. Prawdę mówiąc, to jako producent przynęt srogowo-kleniowy, jako buciki, Mariusz już tam powiedział mi, że dziękuję serdecznie za taki upominek. No nie miałem czasu jeszcze, żeby go włożyć ładnie w szkło czy coś tam. Ale symboliczny gest, żebyśmy się mogli bawić, gdziekolwiek nie jesteśmy i cokolwiek nie złowimy. Rowery, nie wiadomo. O, bajkanter. To mamy bajkantera. Od siebie uważam, że... Od siebie uważam, że taki skromny upominek może być dla niego czymś bardzo takim przyjemnym, fajnym, że poczuje się doceniony. Dzięki bardzo. Z tego tutaj, z tej strony chciałbym podziękować naszym sponsorom. Mamy trzech głównych sponsorów, którzy praktycznie na każdej imprezie są z nami. Maciek, którego dzisiaj nie ma, Jarek oraz Łukasz. Chłopaki, wiadomo, mają swoje biznesy, zajmują się sprzedażą szynet. Chociaż szczerze powiem, z naszymi wymaganiami nie wiem, jak oni finansowo na tym wychodzą, bo my strasznie dużo rzeczy dostajemy od nich za darmo. Także o tym jeszcze porozmawiamy. Nie chcę się odzywać, w każdym razie myślę, że takie brawa dla nich się należą, bo naprawdę. Następne spotkanie. Już za 4 lata. Skąd oni to biorą? Brawa Tajerka, normalnie. Następne spotkanie, panowie, to jest spotkanie nie klubowe, ale Wiciano Grand Prix Derby na początku kwietnia. W marcu, przepraszam. 14 marca. Przed tym będzie jedna impreza kwalifikacyjna 28 lutego, także możecie sobie zapisać. Nie podam wam jeszcze miejsca, bo nie mamy potwierdzonego. To jest ta ostatnia impreza, na którą czekamy. 28 lutego, w każdym razie ostatni dzień lutego, to jest chyba 2 tygodnie przed imprezą. Dzięki bardzo raz jeszcze. Dziękuję. Do zobaczenia następnym.